Cześć, dzisiaj będziemy oglądać takie dziwne miejsce, które już nie istnieje, to jest pustynią. Wszyscy słyszeli o pustyni Błędowskiej, a tutaj mamy pustynię Nieborowską. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że cała Polska piachem stoi i została zalesiona, to znaczy wszystkie takie pustynie były zalesiane albo zamieniane na pola. Jeżeli był zupełny piasek, to był sadzony las, najczęściej sosnowy, bo tylko sosna na czymś takim rośnie. I to jest jeden z dowodów na to, że tego piachu było coś podejrzanie dużo. No ale zacznijmy od początku. Nieborów, historia. Tutaj Karol Pękalski, pracownik manufaktury w latach 1882-89, czyli mamy ten schyłek XIX wieku. To jest o tyle ciekawe, że ona już wtedy była, to znaczy mamy tutaj dowód, że ta pustynia była w drugiej połowie XIX wieku. Ja nie będę wchodzić w polemikę odnośnie tego, kiedy ona powstała i w jaki sposób, ponieważ są różne wersje i jeszcze sama się nie mogę połapać. Przeczytamy tylko tak z grubsza, o co chodzi. Gmina Nieborów położona jest w dolinie rzeki Bzury wśród charakterystycznego dla tej części Mazowsza krajobrazu nizinnego. Okolice Nieborowa były zaludniane od dawna, o czym świadczą odkryte w pobliskiej Wólce Łasieckiej, a ostatnie w Kąpinie stanowiska kulturowe z późnego okresu rzymskiego. Czyli III-IV wiek naszej ery. No to jest też ciekawostka, podobno tutaj nikt nie mieszkał, bo to się okazuje, że jednak były. Na południowy zachód od Nieborowa, w pobliżu Bełchowa, występowała tzw. pustynia nieborowska, której piaski do niedawna wykorzystywane były do celów hutnictwa szkła. No i tu tam dalej jest o Nieborowie. Natomiast nie ma zbyt wiele wspomnień o tej pustyni w żadnych dokumentach, tylko że no, coś tam było i tak nie do końca wiadomo, w jaki sposób to powstało. Jedną z wersji jest to, że wycięto te starożytne puszcze i dlatego tam był piasek, tak? Bo jak wiadomo, starożytne puszcze, jak się wytnie, to one nie odrastają, tak? No, niemożliwe, żeby odrosły, chociaż teraz widzimy, że wystarczy zostawić las na kilka lat i on sam odrasta, więc tu znowu jest pewna nieścisłość. Piaski podobno były polodowcowe i te piaski polodowcowe były porastane przez puszcze, ale nie były porastane przez puszcze, bo były tutaj piaski. I no, sami rozumiecie. Ja nawet nie chcę, dlatego właśnie nie chcę z tym polemizować, bo szkoda mi na to czasu. Co tutaj mamy? No, kilka zdjęć się zachowało. Tutaj zobaczcie, chałupka jest całkowicie w piachu. Tutaj kilka drzewek sobie posadzili. Prawdopodobnie one są owocowe albo jakieś topole. No ciężko powiedzieć, że to jest bardzo malutkie i bardzo młode. Data powstania 1913. No, ja się nie będę upierać, że to jest na pewno, może to jest starsze, bo to jest tak naprawdę wydanie pocztówki z 1913 roku. Samo zdjęcie może być starsze. To naprawdę nie ma aż takiego znaczenia. Wiemy tylko, że piach był taki zupełny. Gdyby to było po wycięciu lasu, to mielibyśmy jakiś ślad, a tu nic, nic, kompletnie martwy teren. No i właściwie nie wiadomo dlaczego. Tutaj lecimy dalej. O, tutaj mamy chałupkę z tej pustyni. No, taki jest podpis z pustyni Nieborowskiej. Znowu 1913. W ogóle ciekawe, że z tego samego roku. To co, tylko w 1913 roku robiono zdjęcia? Tutaj znowu jakieś pojedyncze drzewko, a tak to mamy praktycznie sam piach. Tutaj jeszcze znalazłam, to wszystko oczywiście Wam podlinkuję, takie ciekawe, to jest z lat 30., to tam będziecie mieli link. Czy to było czasopismo, czy jakieś takie coś. W każdym razie znalazłam tutaj zdjęcie chałupki, która jest w zasadzie zakopana w piachu. I o, tutaj jest ostrzeżenie przed lotnymi piaskami. Niebezpieczeństwo lotnych piasków grozi całym okolicom położonym w pobliżu wyciętych lasów. Chata, która stała na wzgórzu, zasypana przez piaski. Czyli mamy tutaj przykład, że mieliśmy tutaj Saharę, która zasypywała chałupy tak, jak zasypała piramidy.
To znaczy, że musiały być chyba tu burze piaskowe nawet jakieś. No, chałupka nie zapada się od tak w piasku, czyli ten piasek się przesuwał, czyli one musiały być nieporośnięte lasem bardzo długo. Poza tym wydaje mi się, że w interesie ludzi jest sadzenie drzew, a nie ich tak po prostu wycinanie. To znaczy, ja wiem, że wtedy to była inna sytuacja i paru osobom mogło się opłacać wycinać lasy, ale mamy jednocześnie mówione, że las był przetrzebiony. Las przetrzebiony, mniej lub więcej zabudowany, musi chorować. Nie ma dość siły, by oprzeć się wiatrom. Takie jakby tłumaczenie na siłę, dlaczego nie ma lasu. Dobra, tutaj mamy jeszcze z Warszawy, tu znowu świeżo zasadzony las. Tutaj jest powiedziane, że kiedy sadzono lasy, zobaczcie, całymi hektarami sadzono w latach 20. lasy. A co się stało z tymi poprzednimi? No ja wiem, że była tutaj wojna, pierwsza wojna światowa, ale ja nie słyszałam, żeby podczas pierwszej wojny światowej wycięto wszystkie lasy. Tu podobno starożytne puszcze były, tak? Takie są małe nieścisłości. Tutaj jest w ogóle na Bielanach, zobaczcie, tutaj są jeszcze ruiny takich budynków. Teraz tu już wszędzie, wszędzie jest las, tutaj jest osiedle. I takie, tutaj też są teraz drzewa. No tak, takie to jest. No tutaj są plany zalesień, tu jakieś... A to w ogóle Kalisz, zobaczcie, okolice Kalisza też były zalesiane. No, to jest w ogóle ciekawe, tu osiedle letniskowe podchodzi, tu znowu zalesiane, znowu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym wszystkim, to polecam, to nie będę tutaj zanudzać wszystkim. W każdym razie jest mowa, to znaczy jest mówione mniej więcej tak, że o, że tutaj wycięto las i dlatego się stworzyła pustynia, bo wiecie, że jak się wytnie las, to powstaje pustynia. On w żadnym wypadku nie odrasta sam. No ja mam inne doświadczenia. Tu jest też ciekawa mapa. Prawdopodobnie jedyne, co jest prawdziwe, to ciemnozielone, czyli lasy istniejące obecnie. Mamy lasy, to są lata 30, to jest Warszawa, tak? Powiedzmy, i zobaczcie, jak było mało lasów, mało, praktycznie w ogóle nie było lasów, czyli to wszystko mógł być piach. To są lasy istniejące na początku XX wieku, czyli te kratki, no to tutaj jakieś i prawdopodobnie te zostały wycięte. No dobra, ale to zielone, to jest lasy istniejące w 1863 roku. No, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia z tego 1863 roku. Zresztą, zobaczcie, znowu ten 1863. Albo różne rzeczy się dzieją w 1861, albo 63. Zawsze coś koło tej daty. No i tak. I ponieważ często oglądam zdjęcia stare, to ciągle widzę te daty 1863. Nie ma czegoś z 1870, nie ma z 1840. Cały czas jest 1861 albo 63, częściej 63. Tutaj są te starożytne lasy z lat 30, prawda, bez skali ludzkiej, więc nie wiadomo, jak one są stare. No, tutaj można różne rzeczy sobie zobaczyć. W każdym razie widać, że te... No, że nie jest to jakoś specjalnie stare. O, tu znowu Półwysep Helski, jakieś znowu sosenki. W ogóle wszędzie sosny, tylko sosny. O, wreszcie Puszcza Białowieska, ale prawdę mówiąc, znowu nie mamy skali ludzkiej i nie wiemy, jak stare są te drzewa. Raczej wyglądają stare. Wydaje się, że Puszcza Białowieska była jednym z nielicznych enklaw, które w ogóle przetrwały jakiś dziwny kataklizm. Co tutaj jest? No, tu jakieś te... No, tu znowu ta mapa powtórzona, a tutaj jest właśnie dom, osiedle, mieszkanie, październik, listopad 33. No, przelecimy jeszcze dalej. Tutaj jest o tym, jak się tworzy dom, o tutaj, prawda, jak powinien wyglądać dom letniskowy. To w tamtych czasach były różne konkursy architektoniczne na tworzenie właśnie, na mieszkanie się blisko przyrody, na ten, ale mam na przykład cmentarze leśne jakieś. Dlaczego cmentarze były w lasach? Jakieś, no,
Ja się w ogóle interesuję, to tak na chybił trafił różnymi rzeczami i mi to kompletnie nie pasuje. Lasy miejskie, Budapesztu, to widać, że to są jakieś takie rachityczne, że problem braku lasu był w całej Europie. Tutaj mamy w Budapeszcie znowu jakieś, że przestrzenie zabudowane i lasy. Znowu tych lasów praktycznie nie ma. Te lasy w Budapeszcie tak naprawdę tutaj na granicy dalej są. Węgry jakoś specjalnie się nie zalesiły od tamtego czasu. W Warszawie za dużo jest drzew. Znowu jakieś takie dziwne, że nie było węgla, więc ludzie palili drewno. No to jest oczywiste, że drewno znikało, ale dlaczego nie ma starego drewna? No to znowu jakieś młode laski posadzone. Jakieś stare drogi rzymskie. No to jest ciekawe. Tak jak mówiłam, podlinkuję i może ktoś sobie będzie chciał z czystej ciekawości pooglądać. O, tutaj taki domek letniskowy. O, no, ja nie mam nic przeciwko. Tutaj znowu jakieś propozycje spędzenia czasu. Tutaj mamy przekrój nawet. Taki bardzo ładny, jak to zrobić, że tutaj chyba jest drewno i to drewno jest obudowane cegłą. To jest bardzo fajna sprawa. Taki domek letniskowy, wtedy się właściwie pojawiły takie rzeczy. Znowu jakieś wojskowe, no to tak. No zaczęłam od pustyni. Zaczęłam od pustyni i może powinnam na niej zakończyć. No to jedno z tych zdjęć podobne z okolic pustyni Nieborowskiej. No widać, że jakieś takie rachityczne te drzewka. Tu znowu wydmy. Wydmy i jakieś, nie wiem co to jest. Ciężko nazwać choinką w ogóle. Tu chałupa miała takie coś do wypalania. Może to cegłę robiono tutaj? Po co to jest? Nie wiem. Także, no, jak to się stało, że nagle po I wojnie światowej i w ogóle między drugą połową XIX wieku a I wojną światową praktycznie cała Polska piaskiem stała i ten piasek wyłazi nam co chwila. Co się stało, że tutaj był piasek wszędzie? Może ktoś testował jakąś broń, której zwykli ludzie nie znali? Ta broń kosiła wszystko, co biologiczne. Nikt nie przeżył, więc nikt nie mógł o tym opowiedzieć. Widzimy tylko drobne ślady na zdjęciach jakiegoś straszliwego kataklizmu, po którym zostało bardzo dużo sierot, które potem pracowały za pół darmo w różnych fabrykach, ale i w polu. Co się stało? Nie wiem. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. No to do zobaczenia, właściwie do usłyszenia przy kolejnych ciekawych rzeczach.